Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder Polsat Box 4K Lite. To jest dekoder, który możemy podłączyć pod antenę satelitarną albo pod internet. Wtedy mamy telewizję internetową. Dobrze, zobaczmy jego najważniejsze funkcje. Jak tu widzimy, mamy odbiór sygnału w technologii 4K. Pilot jest działa po Bluetooth. Przy podłączeniu do internetu mamy dostęp do wybranych audycji do 3 godzin wstecz. Ale też bardzo fajną funkcją jest, że możemy na niektórych kanałach 7 dni wstecz emisję wybranych filmów, seriali oglądać. Też mamy aplikację do internetowego radia. Jeśli chodzi o HBO Go, to niestety już nie mamy, bo się zmieniło w HBO Max. Ale bardzo fajna funkcja jest Polsat Box Go. Tam mam dostęp do wybranych filmów, seriali z aplikacji Polsat Box Go. Dobrze, zobaczymy, co jest w opakowaniu i zaraz zaczniemy jego pierwsze uruchomienie. Dobrze, zobaczmy teraz zawartość opakowania dekodera Polsat Box 4K. Jak widzimy, mamy pilota zapakowanego w papier. Najpierw zobaczymy pilota. Oprócz papieru mamy też folijkę, żeby się pewnie przyciski nie porysowały, albo budowa pilota. Jak widzicie, tak się prezentuje pilot od Polsat Box 4K Lite. Na górze te dwa przyciski są nieaktywne, niestety. Miejmy nadzieję, że przy najbliższej aktualizacji zostaną aktywowane. Jeśli chodzi o, jak słychać, przyciski dość głośno klikają. Jak wcześniej wspominałem, pilot działa na Bluetooth, a oprócz tego też ma wbudowaną podczerwień, jakby tam Bluetooth szwankował. To jest dobra funkcja, jeśli chodzi o tego Bluetooth. To wtedy po prostu dekoder może być schowany za telewizorem, nie musi być na wierzchu. Następnie mamy w opakowaniu jeszcze zasilacz. Tu jest 12 V na 2,5 A, czyli maksymalny pobór mocy 30 W. Mamy instrukcję do dekodera Polsat Box 4K oraz 4K Lite. Jak widzimy, wszystko jest ładnie opisane. Wszystkie wyjścia, wejścia. Teraz przyjrzymy się dekoderowi. Jak widzimy, jest wykonany ze tworzywa sztucznego. Z przodu nie ma żadnych przycisków, po bokach tak samo. Od dołu jest kratka chłodząca. Jak widać, wyprodukowano dekoder w Polsce. Jeśli chodzi o tył, mamy wyjście satelitarne, wyjście HDMI, USB, wejście LAN, wejście zasilające. Dla mnie brakuje tu wyjścia cyfrowego, optycznego lub koaksialnego. Mogłoby jeszcze być te jedno wyjście, bo wtedy były dla mnie idealnie. W opakowaniu znajduje się jeszcze przewód HDMI. Teraz pokażę Wam, jak się cały zestaw prezentuje. Czy to najważniejsze? Pilot na Bluetooth, dekoder, który działa w technologii satelitarnej oraz telewizji internetowej, przewód HDMI i zasilacz, oczywiście, oraz instrukcja. Dobrze, podłączymy teraz ten dekoder do telewizora. Zobaczymy jego pierwsze uruchomienie oraz jego działanie. Już podłączyłem dekoder do telewizora kablem HDMI. Żebyście nie ominęli kolejnego filmiku, zasubskrybujcie kanał, dodajcie dzwonek. Dobrze, dzisiaj będziemy ten dekoder uruchomili na łączu internetowym. Jak widzicie, najpierw trzeba sparować pilota z dekoderem. Widzimy, że
Sam guzik OK nie pomaga, trzeba zrobić 7 i 9 razem przycisnąć. Następnie OK. Jak widzimy, urządzenia się parują. Dobrze, mamy tu wybór języka polski lub angielski. Rozdzielczość ekranu mamy w tej chwili podłączony pod starszy telewizor, to będzie 1080. Kolejny filmik będzie robiony już na telewizorze 4K, żeby pokazać Wam, jak działają kanały 4K na tym dekoderze. Mamy tu wybór sygnału, czy będzie to satelita i internet, czy tylko sam internet. W naszym przypadku będziemy testowali tylko na samym internecie. Przechodzimy dalej i tu możemy połączyć po Wi-Fi lub przewodowo. Akurat połączymy po Wi-Fi. I jak widzimy, znalazło nam sieci 2, 4 i 5 GHz. Podłączymy się do naszej sieci 5 GHz. Jak widzicie, tutaj wpisywanie hasła jest niestety niezbyt fajne, bo trzeba lecieć góra, lewo, prawo. I niestety, jak widzicie, po wpisaniu literki są gwiazdki. Jak mamy na przykład długie hasło do wpisania, to możemy się pomylić i po prostu będzie trzeba to kilka razy robić. Ja na szczęście zmieniłem hasło, bo pod ten dekoder, żeby było szybko, to po prostu po kolei wpisałem cyferki w dekoder. W router, chciałem powiedzieć. Jak słyszycie, pilot strasznie głośno działa. To mnie troszeczkę denerwuje w tych większości. Ostatnio większość dekoderów ma piloty z guzikami, które są strasznie głośne. Dobrze, połączyło nam się z Wi-Fi. Możemy teraz wybrać oszczędność energii. Czy ma być szybki start, czy ma być dłuższy uruchomienie, czyli mniejszy pobór mocy w systemie standby. Automatyczne wyłączenie, czy ma się dekoder wyłączyć po 3, 6 godzinach, półtorej. Ustawimy na 6 godzin. Idziemy dalej. Dekoder nam się zaraz uruchomi ponownie i miejmy nadzieję, że będzie już wszystko działało. Widzimy, dekoder się nam uruchamia ponownie. Tak jak mówiłem, piszcie komentarze, co byście chcieli, żebym sprawdził w tym dekoderze przy drugim filmiku. Postaram się wszystkie Wasze komentarze odpowiedzieć. Dobrze, pojawiło nam się menu powitalne, czyli tam przy każdym uruchomieniu dekodera będziemy mieli od razu informacje Polsat Box Go, reklama Disneya oraz jakieś filmy się nam reklamują. Mamy też zamówienie pakietów, pakiet HBO, dzieci, Filmbox. Dobrze, klikniemy, czy sprawdzimy, czyli to jest jego, powiedzmy, menu takie pierwsze. Jak drugi raz klikniemy domek, czyli guzik zielony, pojawia nam się drugie menu. Tu mamy polecane do obejrzenia kanały, aplikację Polsat Go. Niby aplikacja HBO Go, ale już jest nieaktywna, bo się zmieniło na HBO Max. Niestety Polsat nie ma tej nowej aplikacji w dekoderach. Program TV, czyli EPG, nagrania, moje pliki, radio internetowe, szukaj, strefa abonamentu, sklep i ustawienia. Zacznijmy sobie z ustawieniach. Mamy informacje szczegółowe sprzętu, czyli tu są podane, jak jest podłączony dekoder, IP. Dobrze, sprawdzimy diagnostykę. Sprawdzimy połączenie internetowe, czy jest poprawnie podłączone. Widzimy, że nasze łącze internetowe spełnia wymagania usługi. Miało być
ustawienie użytkownika, czy mam to, co było przy pierwszym uruchomieniu. Język, strefa czasu, dźwięk, czy mają być napisy, jak długo ma się wyświetlać pasek, pokaz slajdów, oszczędność energii, czyli ten typ uśpienia, kiedy ma się wyłączyć, wyszukiwanie, czy ma być wszystko wyszukiwane, czy tylko lokalnie, przezroczystość menu EPG, pilot mobilny, język menu, to już było. Obraz i dźwięk, czyli tu możemy zmienić rozdzielczość. Jak widzimy, jest od 2060 do 576 pikseli. Format obrazu ma być rozciągnięty, bez zmian, powiększenie. Czy ma być HDMI C, czyli to powiedzmy jest tak, że jak się dekoder wyłączy, to i telewizor się wyłączy. I na odwrót, jak dekoder uruchomimy, to telewizor też się powinien uruchomić. Regulacja głośności TV, czy ma być włączona, wyłączona. Też wspólnie to sprawdzimy przy kolejnym filmiku, czy to działa. Możemy sobie sparować pilota. Widzimy, że jest pilot już sparowany, czyli nam pokazuje, ile procent ma baterii, czyli 79% baterii w tej chwili jest sparowany. Ochrona rodzicielska, czyli możemy zmienić, czy ma być standardowo 4.0. Kiedy mają nam wyskakiwać komunikat, czy ma być filmy powyżej 18 lat. Możemy sobie dla dzieci młodszych, na przykład 12, 16 lat, lub całkowicie wyłączyć ochronę rodzicielską. Tu z takich ciekawych rzeczy też, jak co mi się rzuciło, to jest te radio internetowe. To widziałem też w dekoderach EvoBox dla Neti. Mamy tu do wyboru różne gatunki. Możemy miasta, kraje, w jakimś języku wybrać. Może wybierzemy sobie coś czeskiego. Widzimy. Możemy sobie pozmieniać różne stacje. Sprawdzimy teraz, jak działa aplikacja Polsat Box Go. Aplikacja Polsat Box Go nam się już uruchomiła. Jak widzimy, tu mamy polecane rzeczy. Możemy też oglądać niektóre odcinki przedpremierowo, tak jak mamy tu jakieś ślubne pogotowie, Świat według kiepskich, Rodzina na maksa, Przyjaciółki. To jest o tyle fajnie, że w tej aplikacji możemy obejrzeć też odcinki wcześniejsze. Tak jak tu widzicie, mamy Przyjaciółki, możemy sobie cofnąć sezon, jeśli jakiś przegapiliśmy, albo nie oglądaliśmy tego serialu, możemy obejrzeć sobie od początku. Zobaczymy, czy nam to się uruchamia. Jak widzicie, trzeba chwilkę poczekać, żeby to nam się uruchomiło, a też może być od internetu. Dekoder, jak mówiłem, jest podłączony po Wi-Fi. Jak widać, odcinki nam się bez problemu odpalają. I też mamy dostęp do różnych seriali. Czy to jest produkcji Polsat, czy jakieś inne, które są akurat w aplikacji Polsat Box Go. To jest o tyle fajnie, że mamy wykupiony dostęp do usługi Polsat Box. Czyli tak jak w tej chwili w dekoderze mamy to uruchomione większość rzeczy za darmo. Jeśli coś trzeba dopłacić, to liczone jest do rachunku. Oprócz tego, że mamy też możemy uruchomić niektóre filmy, seriale z aplikacji, czy przez aplikacje, które były na kanale HBO. Zaraz zobaczymy jakieś, wyszukamy. Teraz jest modny Ród Smoka. Jak widzicie, aplikacja wyszukała.
Zobaczymy, co się uruchomi. Bo akurat mamy w abonamencie HBO. Szkoda, że nie masz aplikacji HBO Max, albo mogliby zrobić tak jak w dekoderach Play, że jest zakładka HBO, wtedy nie trzeba wpisywać, wyszukiwać, tylko po prostu automatycznie mamy zakładkę HBO, tam wyszukujemy wszystkie produkcje, które są w danej aplikacji. Jak widzimy, uruchomił się nam Lód Smoka. I ta aplikacja jest fajnym dopełnieniem dekodera, że możemy akurat oglądać rzeczy, które przegapiliśmy, albo jak nie ma nic ciekawego w telewizji, możemy sobie jakiś film wykupić. Powiedzmy sobie, że znajdziemy jakiś bardzo dobry film polski, akurat byłem na nim w kinie. Polecam, jak się nie oglądaliście, możecie sobie kupić w aplikacji. Tu jest, jak widzicie, za wypożyczenie 7 zł, możemy go oglądać w kółko przez 48 godzin. Po tym czasie niestety już tam się kończy oglądanie, to wtedy już trzeba wykupić jeszcze raz. Ale jeśli nie oglądacie tego filmu, polecam. Lub też można wykupić różne pakiety. A tu jeszcze popatrzcie sobie, jak będzie chcieli. Macie jakiś pakiet sport. Nie, jeśli chodzi o tą aplikację, to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi ogólnie o działanie. Tu widzicie, akurat ten się wykupuje w całym pakiecie. Za 30 zł macie na 30 dni pakiet. I macie różne filmy. To jest akurat pakiet Polsat Box Go Premium. Dobrze, wrócimy do reszty funkcji dekodera. Nie, telewizja jest po łączu internetowym. Jak widzicie, dość szybko zmienia kanały. Jeszcze szybki rzut oka na EPG. Czyli jak widzimy, tu mamy po środku podany kanał, po lewej stronie mamy co jest w danej chwili. Jak klikniemy w lewo, pojawia się nam dzień tygodnia, możemy do tyłu cofnąć o kilka dni. To jest jakieś 7 dni do tyłu, możemy cofnąć telewizję. Jak tu widzicie, jak mamy takie kółko, czyli możemy włączyć daną audycję, która już była. Mamy oglądaj, zobaczymy, co to się szybko wczytuje. Jak widzicie, bardzo fajnie ten dekoder buforuje bez większych problemów. Przewijanie też działa bardzo szybko. Audycji, które już były wcześniej, czyli te, jak to się na przykład nazywa, VPC Replay TV. Mamy tutaj na pilocie guzik niebieski, to jest opcje. Możemy jeszcze zmienić widok EPG na taką tabelę. Ja bardziej jestem przyzwyczajony do takiego wyglądu EPG, ten mi bardziej pasuje. Jak widzicie, na sporej grupie kanałów mamy usługę cofania audycji. Dobrze, na dzisiaj to będzie tyle. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć o tym, co bym wam pokazał o tym dekoderze w kolejnych filmiku. Jak na razie ten dekoder robi dobre wrażenie. Już miałem do czynienia z dekoderami od Playa, UPC oraz Vectry. To możecie sobie starsze filmiki znaleźć z tych dekoderów, które działają na łączu internetowym. Jak na pierwszy rzut oka, ten dekoder działa bardzo fajnie, sprawnie. Nie zapomnijcie dodać dzwoneczka. Trzymajcie się. Na razie.